Witajcie, witajcie. Dzisiaj Dacia, Duster i poczytamy sobie troszeczkę parametry. Samochód przebiegł 69 tysięcy kilometrów i w tej chwili chciałem pokazać parametry sond Lambda, jak to wygląda. Tak wygląda odczyt. Będziemy chcieli te parametry odnieść do Citroena, przepraszam, do Citroena może też, ale do Renault Kadżara. Skąd takie pomysły? Samochody są wyposażone dokładnie w takie same czujniki, czyli w takie same sondy Lambda. Jest delikatna różnica w silniku, tu jest inna skrzynia, ale to nie ma znaczenia. Chodzi tutaj i wyłącznie o przetestowanie układu pomiarowego. Upstream oksygen na dole i downstream oksygen u góry. O co mi chodzi? Zauważyłem różnicę w odczycie dla Renault Kadżara i ta sonda regulacyjna wskazywała mi wartość 0. Po przeczyszczeniu styków i ponownym włączeniu kostki pomiar jakiś tam był, ale był ustabilizowany. Tutaj, jeżeli wierzyć tym wskazaniom, widzimy, że one reagują na dźwignię przyspieszenia. Tak, teraz będę dodawał gazu, proszę bardzo. Daję gazu i puszczam. Widzimy skok w dół do wartości 0. Tak. Tutaj jest dokładnie w tej chwili 0. Teraz parametr idzie do góry. Czyli jak widać, następuje reakcja na wydobywające się spaliny. Sondy czytają wartości i porównamy sobie to z Renault i na tej podstawie będziemy mogli ocenić pracę układu sond. Czy ta praca jest właściwa, czy mieści się w tej normie. Samochód jeszcze jest niewygrzany, samochód jeździ na benzynie. No i cały czas widzimy, że jak dodaje, następuje wzrost wartości, jak dodaje prędkości obrotowej, czyli naciskam pedał gazu, jak puszczam, to następuje spadek tej wartości. Po co te pomiary wykonuję? Otóż chcę zorientować się. Wyczytałem z informacji z internetu, zgłaszacie problemy, na przykład, że macie błędy w samochodach, które są związane z pracą układu zasilania. Jest błąd silnika i dochodzi do takiego szarpania silnika. Po oczywiście wyłączeniu następuje powrót do normalnej pracy i teraz chciałem się zorientować, czy na ten błąd, który jest u mnie w Kadżarze, który bardzo rzadko, sporadycznie, ale czasami się pojawia i jest troszeczkę denerwujący, no bo jedziecie sobie na przykład trasą i raptem okazuje się, że samochód zaczyna szarpać, nie ma mocy, prędkość obrotowa 2000 obrotów na minutę, no i jest problem. No co, na autostradzie się będziecie zatrzymywali? Możecie oczywiście zrestartować samochód, awaryjnie na chwilę się zatrzymać, ale jest to zagrożenie w ruchu drogowym, jakby nie było, prawda? Każde takie w samochodzie takie zjawisko związane z koniecznością zatrzymania pojazdu, ujęciem mocy, jest związane z zagrożeniem. Jak tu wyłączyć ten nasz start-stopik? O, on jest start-stopik. Nie lubię start-stopiku, stopu
denerwuje mnie ten start-stop. Muszę Wam powiedzieć, że nie jest to sprawa do końca przemyślana, że start-stop uchroni nam atmosferę, bo to nie o to chodzi. Jak chcemy chronić atmosferę, to zakończmy wojnę na Ukrainie. To tyle, co chciałem powiedzieć. Na razie dzięki i do wymiany oleju. Oglądaliście sondy Lambda, pokazuję, gdzie są mocowane w tym samochodzie. O, jest inna sonda, widzicie? Tutaj jest taka z kapturem. Sprawdzimy jeszcze połączenie tej sondy. Muszę Wam powiedzieć, że są inne wtyczki. Lepiej to wygląda jak w Kadżarze. No, tutaj Renault poszło do przodu troszeczkę, także jest inna sonda, od razu mówię. Może pokażemy tą sondę Lambda. Ona jest tutaj taka z kapturem. Są takie sondy, widziałem je. Kadżar ma normalne. Gdzie ona jest? Tu, w tym miejscu jest ta sonda. O, tu jest sonda Lambda. Kochani, dodajemy teraz środka engine flush. Puczemy, czas płukania damy tutaj. Musi tu być jakiś czas płukania. Dajemy 10 minut. Nie będziemy kombinować. Odkręcamy, odbezpieczamy, zalewamy i płuczemy. Po 10 minutach oczywiście zlewamy wszystko i pokażę Wam, jak ta substancja wygląda. O, tutaj widzimy, że coś tu się działo. Tak wygląda korek. Teraz sprawdzimy sobie, zanim silnik jest rozgrzany, ale zerkniemy na olej. O, widzicie, jaki jest olej. Uważaj, nie rozlej tutaj ostrożnie, ale pokażemy ten olej. O. Przepłuczemy, zobaczymy, jak będzie wyglądał po płukance. Tu brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Papieru mi brakuje. Ale to za chwilę. Dodajemy płukankę. Ja bym zalecał ostrożność, bo cały jesteś w takich syfach. Niestety warunki są jakie są. Engine flush. Dobra, oczywiście to wszystko wytrzemy. O, mamy. Mamy papier. Odwrotnie. Sprawdzimy sobie jeszcze tą informację tutaj. Odnośnie? Odnośnie czasu. W górę masz popłoc. 6 litrów. 5 do 10 minut na biegu jałowym. 300 na 6 litrów oleju. Tutaj jest 5,5 litra. 5 do 10 minut. Uruchamiamy silnik. Bez tego ani rusz. Bliżej. A. No właśnie. No dawaj, klucz. Dobra, czas start, patrzymy na zegarek, 12.05, tak? To 12.15, wyłączymy silnik, niech się trochę przepłucze. Wszystko cichutko chodzi. Płuczemy. Dacia zaczyna być samochodem drogim, coraz droższym, ale zasługuje na to swoim wykonaniem,
popatrzcie, jakie złącza tutaj mamy, jaki typ złączy, widzicie? Pociągacie za język, odbezpieczacie, podobnie tutaj, czyli tu w Dacii mamy zupełnie inny typ, akurat do tego modelu silnika sząd Lambda, tak jak mówiłem, i złączy. Podobnie pokazywałem przy demontażu świec zapłonowych, jest utrzymany ten sam typ odblokowywania złączy. W Dacii jest to moim zdaniem troszeczkę lepiej rozwiązane jak w Renault. Popatrzcie tutaj, już widać, że śruby troszeczkę nam skorodowały. Jest to naturalne zjawisko przy takim przebiegu samochodu. Patrzę, jak to wszystko pracuje, jak to wszystko jest poukładane. Świece były niedawno wymieniane, zresztą możecie to zobaczyć na moim filmie. Bardzo zalecany moim zdaniem samochód dla kobiet. Pięknie chodzi skrzynia biegów. Bardzo ładnie zmienia biegi. Ma przyspieszenie, jak trzeba, to bardzo ładnie wchodzi na to przyspieszenie. Jeżeli chodzi o zmiany biegów, są dostrojone do dynamiki jazdy, czyli przy małej dynamice na niższych obrotach, przy wyższej na wyższych, żeby nie zamulało. Jest to dobre rozwiązanie. Oglądałem w TVN Turbo, te wyższych marek samochody zamulają. Tutaj nie ma tego zjawiska. Naprawdę jestem zbudowany tym samochodem. Bardzo wysokie ciśnienie w układzie tryskowym i teraz uwaga, producenci świec. Świece zapłonowe muszą być dostosowane niestety do ciśnień panujących w komorach spalania. Dlatego te gwinty są tak długie. Tu może zawodzić wykonanie izolatora i spojenie izolatora razem z resztą korpusu świecy, bo tam odkłada się najwyższe ciśnienie. Nawet w BMW czujniki potrafią puścić ciśnienie w układzie sparowania i potem w układzie silnika, ciśnienie sparowania silnika i potem ropa nam idzie w magistrale z przewodami i dochodzi do zaburzeń w pracy elektroniki, a nawet do uszkodzeń modułów logicznych w samochodzie. Tu w tym samochodzie świece mają bardzo długi gwint, są niewielkiej średnicy. Podobne świece mam zamontowane, tylko oczywiście z innym izolatorem, w Jasterze i tutaj widzę, że te świece zdają egzamin. Nie miałem zjawiska, żeby mi świeca się rozerwała lub wybuchła, a słyszałem o takich przypadkach. Patrzę na zegar. 10 minut, jeszcze troszeczkę. Bardzo podejrzanie wyglądają takie awarie silników, gdzie mamy na przykład do czynienia w tym silniku, akurat nie w tym konkretnie, tylko w tego typu silniku. Oglądałem niedawno film, gdzie wypalony był zawór i podobno nie ma części do tych silników, trzeba było inny silnik dokupić. Silnik jest dosyć świeży na rynku. Były dosyć dobrze na pewno wykonane prace rozwojowe, badawczo-rozwojowe nad tym silnikiem. Nie sądzę, żeby tak po prostu wypuścili silnik do odbiorcy masowego. Tym bardziej, że to nie są już czasy Mikrusa, gdzie klient testował samochód dla firmy. Troszeczkę się pozmieniało i tutaj, jeżeli dochodzi do takiego wypalania miejscowego zaworu, no to wiadomo, że może być kilka, a może nawet i kilkanaście przyczyn. Nie jest wcale odosobnione zjawisko spalania na przykład sztukowego, stosowania paliw o małej wartości oktanowej, zanieczyszczonych paliw różnego rodzaju substancjami, zwłaszcza te biopaliwa, moi drodzy. To wszystko bardzo podejrzanie brzmi. No i oczywiście dochodzi też przy
zanieczyszczonym wtrysku do wkraplania paliwa. No i wtedy przy tym wkraplonym paliwie, przy wkraplonym, może dochodzić do zaburzenia pracy w układzie zapłonowym. Paliwo się zbiera i może dochodzić do miejscowego przegrzania elementów współpracujących w układzie zaworowym. Są różne przyczyny. Ja ze swojej strony zalecam okresowo przy wymianie świec zajrzeć tam, zajrzeć i popatrzeć kamerą, i przy najbliższej wymianie świec zajrzymy i popatrzymy kamerą, jak wygląda w środku komora spalania. I wtedy dokonamy oceny. Wybacz. Dobra. Na razie nie nagrywać. To jest normalna procedura wpuszczania oleju, to nie jest żaden hajwaj. Olej jak zwykle czerwony. Jeszcze sobie zajrzymy do środka. Nie, wystarczy na razie. Bo zaraz będę odkręcał filtr. I muszę iść po klucze. Także na razie przerywamy. Teraz odkręcimy filtr. Bardzo stary to jest zestaw kluczy. Co? Stary zestaw kluczy. No, bardzo dobry. Najlepszy. Proszę pan. 27. Łóżka krótka. Sprawdzamy, czy tutaj nie ma żadnych dziwnych rzeczy w środku. Chusteczkę. Jeszcze jedną, proszę. Aha. Dobra. To co chodzi taki? Tak jest. To co chodzi z tym marokańskim filtrem? Motulek. Ponoć przereklamowany. Przereklamowany? Ponoć. Zobaczymy. Zobaczymy jak się będzie zachowywał. Ocenimy. Ale najpierw filtr załóżmy. Wiem, ale musimy, żeby założyć filtr, to musimy się tu dostać i musimy posmarować filtr olejem. To musimy posmarować olejem. Przetestujemy. Może faktycznie przereklamowane.
Mamy. Co jeszcze? Pytanie wszystkich. Dlaczego samochodem nie można jeździć tylko w mieście? Można jeździć w mieście. Pod warunkiem, że miasto ma piękne, drożne odcinki. Tak jak Kalifornia na przykład. Santa Barbara. Warto dodać, że 1-2 piórtek ma nieoficjalne, a nawet oficjalne zalecenia, żeby w mieście go nie eksploatować. No, konikiem będziemy jeździć. Kiedyś taki film jest. Nie lubię poniedziałku. Ale o co chodzi z tą jazdą miejską? Nagar i niedogrzany silnik. Jeszcze wszyscy mówią, że się silnik 3 minuty nagrzewa. Wszyscy. No tak. Trzy komentarze takie były. No ja wiem, że się nagrzewa. Tylko warunki pracy. Ale niskie obroty. Niskie obroty. A niskie obroty to większa dawka paliwa. A większa dawka paliwa to więcej zanieczyszczeń z niespalonego paliwa. To się wszystko łączy ze sobą. We wszystkich nowych silnikach. Tak jest. Dobra. Mamy to. Możemy przesunąć michę. I dokręcamy. Teraz dokręcamy filtr. To, że ten samochód tylko z tras będzie jeździł. Jeszcze spalanie pokażemy, bo pan powiedział, że 5-6 to bajki opowiadamy. No to nie ma problemu. Chociaż teraz po autostradzie zobaczymy spalanie. Jak będzie chwilę to nagrał. Średnie zużycie 5,9 litra po trasie. 500 km autostrada. 600. Coś takiego. Jak widać 5,9 litra. Wydaje mi się, że całkiem zadowalający wynik. Ale nie jestem ekspertem. Teraz tak. Dlaczego tym razem oleju tutaj nie wyciągałem z samochodu? Bo spójrzcie, jak jest ustawiony. Miska olejowa jest wygórowana i jest spadek wyraźny, także mam większe prawdopodobieństwo, że olej został wylany cały. Ja wiem, że ona ma tam swoje takie zakamarki na dnie. Tam mogą się różne rzeczy odkładać. Ale specjalnie samochód wjechałem na krawężnik i robię tą wymianę na chodniku, żebyście zobaczyli, że w tym samochodzie można ekologicznie wymienić olej i wcale nie trzeba mieć kanału. Świetny samochód. Kolejna zaleta Daci. A jak będzie z Astralem, zobaczymy. Daj mi chusteczkę. Ale nie będziemy tam wymieniać oleju. Nie. Nie będziemy, bo właśnie to zrobiliśmy. W Astralu nie będziemy wymieniać oleju. Może pani Anastazja pozwoli wdejść olej w Australii. Ale będziesz chciał tam grzebać, tam jest siła pod maską, bo to jest hybryda. Nie można chyba, nie możemy. Tylko do jazdy. Dobra. Teraz klucz. A, spryciane. Spryciarz. Zobaczymy, jaki to ten motul jest. Czemu wymieniamy sami olej? Bo to jest Polska, tu możesz liczyć tylko na siebie, albo zginiesz. Kurde, pijano wymienia ten olej. Wiatr. Nie, to nie jest wina wiatru. Tak jest ukształtowana bańka oleju. No nie. Olej dla pijaków.
Może trzeba go przechylić w drugą stronę. Z pionu. Nie. Trzeba po prostu pomału lać. Niemiecka precyzja. Motul jest niemiecki? Na pewno. Ale tutaj masz dystrybutora Francja. Chyba. To mi się wydaje. Co? Made in France. Tam widzisz, bo teraz... Czy jest francuski? Kastrola robiona, sprzedają Francuzi, a pewnie robią Niemcy, a Motula robią Francuzi. Tak się pozamijali. I dodajemy teraz super dodatek z dwusiarczkiem wolframu. Pokażę wam. Dwusiarczek wolframu jest jeszcze lepszy od dwusiarczku molibdenu. Technologia kosmiczna. Tak, moi drodzy. Zobaczcie, ile kosztuje. Ale to nieważne. Do Ferrari tylko bym taki lał. Dobra. O, patrzcie, barwa taka brunatna, zobaczcie. Brudna. Brunatna barwa. Wydaje mi się, że możesz to przechylić i zostawić. Chyba tak. A nie wpadnie? Po to to zrobili. No ale patrz, masz. Ale jak wpadnie w sensie? Albo masz zabezpieczenie. Tak. Dobra, zostawimy. Niech się dzieje wola nieba. Potem dolejemy jeszcze olej. Uzbieramy nasze zabawki. I zaraz będziemy, moi drodzy, tutaj kończyć dzieło. W tym międzyczasie jeszcze sprawdzę, bo wiecie, że po pewnym czasie jak się ułoży podkładka pod śrubą spustową, to należy jeszcze troszeczkę spróbować, a nóż się jeszcze podkręci. Ćwierć obrotu jeszcze poszło. Z tego poziomu bym po prostu tym łamanym kluczem nie dokonał, nie mógł odkręcić w ogóle korka spustowego. Zaglądamy tu, co tutaj się dzieje. No jest nieźle. Jest nieźle. Każda kropla na wagę złota. To jest bardzo drogi środek i nie wolno go marnować. Wymieszamy i puścimy. A patrzcie, jeszcze jest. Normalnie do tego samochodu wchodzi 5,5 litra oleju, dlatego jest ten zapas na te środki. Będziemy zalewali 5 litrów, czyli cała ta banieczka pójdzie. Zobaczymy, jak silnik będzie chodził, czy to jest przereklamowane, czy nie. Różnie mówią. Słyszeliście? Czytaliście? O, jeszcze raz. Dobra.
Można, kochani, wymienić olej nawet w warunkach pięknej przyrody. Trzeba to zrobić w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniami. I w przypadku Daci jest to możliwe. Inne samochody, niestety, niskie zawieszenie, potrzebny kanał. Będę testował teraz nowy środek, który użyłem, z dwusiarczkiem wolframu i molibdenu, i zobaczymy, jakie będą efekty tych testów. Na razie.